W tej lekcji pokażę zastosowania twierdzenia o dwusiecznej kąta wewnętrznego w trójkącie. Popatrzmy, tutaj Mamy pierwszy przykład. Za pomocą tego twierdzenia wyznaczymy sobie, jaką długość ma odcinek x. I popatrzmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj trójkąt i dwusieczną tego kąta. Oczywiście ten kąt został podzielony na dwa kąty, które mają taką samą miarę i widzimy, że ten bok trójkąta został podzielony na takie dwa odcinki. Tutaj mamy pierwszy odcinek, tutaj mamy drugi odcinek i nasze twierdzenie mówi nam, że stosunek tego boku e 3 do tego jednego odcinka, tutaj który ma długość 2, to ten stosunek jest taki sam jak długość tego boku po drugiej stronie tej dwusiecznej, czyli w tym przypadku 6 i tego fragmentu tego drugiego odcinka, który powstał tutaj przez podzielenie tego boku na dwa odcinki przez dwusieczną. I tutaj mamy 6 przez x. Takie równanie możemy e, rozwiązać. Na dwa sposoby możemy pomnożyć sobie na krzyż lub moglibyśmy najpierw pomnożyć przez 2, później przez x, ale najpierw, znaczy najpierw zrobimy to sobie mnożąc na krzyż. 3 razy x równa się 2 razy 6, czyli 12. Dzieląc przez 3 otrzymujemy, że x jest równy 4, czyli ten odcinek tutaj ma długość 4, co mówi nam, że jeśli sumujemy sobie ten odcinek oraz ten odcinek, to razem ten bok w tym trójkącie będzie miał długość 6. I to bardzo ciekawe. Tutaj okazuje się, że ten trójkąt jest trójkąt równoramienny, bo ma dwa boki o takiej samej mierze. Yy, tutaj podstawa ma trzy, więc to jest yy, trójkąt równoramienny. Ten bok ma taką samą długość jak ten bok. I teraz przejdziemy do drugiego przykładu. Popatrzmy, co tutaj mamy. Mamy trójkąt, który ma boki o długości 5, 7 oraz 10. Tutaj mamy dwusieczną, która podzieliła ten kąt pomiędzy 5 a 7 na dwa równe kąty. Te kąty mają taką samą miarę i widzimy, że ta dwusieczna podzieliła ten bok o długości 10 na dwa odcinki. Jeden ma długość tutaj x, ale skoro wiemy, że cały bok ma długość 10, ten fragment ma x, to ten fragment, który znajduje się tutaj, ma długość 10 minus x. I teraz będziemy mogli sobie skorzystać z naszego twierdzenia i otrzymamy coś takiego. Stosunek tutaj tego boku po jednej stronie tej dwusiecznej, w tym przypadku 5, przez ten odcinek, który powstał w wyniku podzielenia tego boku przez dwusieczną i który znajduje się również po tej samej stronie dwusiecznej co ten bok, czyli 5 przez x, to jest to samo co 7 przez 10 minus x. Również mnożymy na krzyż. Tutaj mamy dwa elementy, więc każdy będziemy mnożyli przez piątkę. Otrzymamy tutaj 50 minus 5x, a tutaj będziemy mieli 7 razy x, to jest 7x. Przerzucamy 5x na drugą stronę ze zmienionym znakiem i mamy 50, równa się 12x. Dzielimy przez 12 co daje nam 50 12 równa się x. Możemy to sobie uprościć, bo licznik i mianownik dzieli się przez 2. Tutaj będziemy mieli 25, tutaj będziemy mieli 6. Tego już się nie da uprościć, ale 25 przez 6, 6 mieści się 4 razy, to tutaj będziemy mieli 4 i zostanie nam 1 szósta. I tym sposobem wyznaczyliśmy, że ten fragment ma tutaj 4. 16 A gdybyśmy chcieli sobie wyznaczyć tutaj ten fragment, jaką ma długość, to musielibyśmy od dziesiątki odjąć 4 i 1 6, co da nam 5 i 5 6. A tutaj mamy 4 i 1 6. I właśnie w taki sposób możemy korzystać z twierdzenia o dwusiecznej kąta wewnętrznego w trójkącie.